Witam Was tutaj, cześć, cześć, Zosz. I zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Campus i powiem tak, od razu na wstępie odcinka możemy się tak umówić, że kiedy będzie już normalnie i będzie można chodzić, bo ja cały czas to przeżywam. I będziemy mogli już normalnie chodzić po Warszawie i w ogóle po wszystkich miastach, a przynajmniej będzie można wyjść, nawet może być kwarantanna, ale będzie można już pójść i sfotografować, to ja specjalnie dla Was zrobię odcinek i dla siebie to chyba też bardzo będę potrzebować tego. Zrobię właśnie odcinek z otwarcia nowych stacji, w sensie ze zwiedzenia ich i pokażę wszystkie nowości i tego typu rzeczy. Czy będziecie, to możecie napisać w komentarzu, czy obejrzycie to wtedy. No i wtedy od razu, jak będzie można, to od razu wtedy jadę do Warszawy, mam jeden cel. Jadę, nagrywam i dopiero później mogę zacząć to manierzyć, bo ja po prostu teraz musiałem sobie nawet odpalić Minecrafta, żeby trochę odreagować to, że mnie tam teraz nie może być, a mi metro warszawskie cały czas wysyła filmy i... Fajnie jest, patrzcie na nowe stacje, jej! Fajnie, jakbym tam jeszcze mógł być. Dobra, mniejsza z tym, zacznijmy dzisiejszy odcinek, bo mnie to strasznie irytuje. Musimy jakieś nowe odliczenie sobie zrobić, wymyśleć na potem tego odcinka. Mam już wstępne pomysły, ale zobaczymy jeszcze w przyszłości. Prawdopodobnie będziemy odliczać do spuszczenia tarczy lub jakichś innych jeszcze pomysłów. Pełen autobus, to na bogato. Rzadko się coś takiego zdarza w miastach, ale dobra. Wyślemy ma tutaj jeszcze nowy autobus i będziecie mieli wtedy to wszystko dobrze. Tak, tutaj mi się bardzo lubię, jak tutaj są się... Wjazdy to nie ma. Dobra, nasz ten kampus, on się waha z tymi ludźmi. Jest, są, nie ma i tak dalej. Natomiast tak jak możemy się spodziewać, zajmiemy się tym. I tak, ja tutaj jak widzicie trochę pozmieniałem to po odcinku. Po pierwsze mamy tutaj nasz dworzec autobusowy, dalekobieżny. Dalej mamy nasze bambaje wyjeżdżające stąd i nasza kolej linowa jeszcze ma tutaj jedną stację i zaraz wam powiem, po to, aby mogli po prostu dojechać do tego. Mają tutaj też kładki, jak widzicie, postawiłem dwa te podstawowe budynki i tak, mamy tutaj kolej linową tutaj łączącą. Tutaj jedna schodzi w dół, nad ulicą ona jedzie i zjeżdża tutaj i tu będzie kolejna stacja po tej stronie drugiej. I dalej tu jest jeszcze jedna kolejka, która jedzie sobie stąd. Ze stacją tu, stacją pod promami i później tam dalej, gdzie będzie jechać, gdzie możliwe, że coś jeszcze kiedyś wybudujemy. I najważniejsze, jest tutaj stacja metra, tutaj jest pod tym dworcem jest też stacja metra. Natomiast jeżeli najważniejsze, to najważniejsze, nasze metro stąd jedzie teraz dalej, tutaj wyjeżdża, to co robiliśmy na końcu odcinka, jedzie tutaj przez tą jedną stację, w tym miejscu i później wyjeżdża i podjeżdża do tego kampusu. Nie wiem, jak ludzie korzystają z tej linii metra, ale sądzę, że to może być dosyć aspirowana linia, ponieważ jest ona dosyć niezłym łącznikiem. I zobaczmy, no na razie nie jest tak źle, bym powiedział. 39 osób tutaj i drugie najwięcej to jest tutaj. No dobra, to dobrze. To dobrze, że ludzie korzystają i że im się to spodobało. Bardzo, bardzo mnie się to podobać. Podciągniemy w przyszłości, żeby to było bliżej. Natomiast jeżeli coś jeszcze by się przydało zrobić, to jak widzicie, tutaj mamy nasz dworzec na autobusowy i z niego sobie pociągniemy jedną linię autobusową, która będzie po prostu dojeżdżać do centrum tego miasta, jeżeli podjeżdżała jakakolwiek linia była taka właśnie tutaj podjeżdżająca. Więc proszę bardzo, bo oni tutaj ogólnie mają transport, co nie, ale taką jedną tą im mogę właściwie już postawić. Więc proszę bardzo, tutaj sobie podjedziesz i póki co tu będziesz sobie zawracać. Aha, nie możesz znaleźć miejsca, na jak zawrócić. No dobra, to na razie nie będziesz tutaj sobie zawracać. I tutaj. Tak, no i taka skromna linia. Tu plus przystankiem na pewno pod tym kampusem. I tu będziesz sobie dojeżdżać i wywracać. Możliwe, że to się kiedyś później pozmienia, bo tutaj jest jedna ulica, jak widzicie. Którą a propos trzeba podłączyć z czymkolwiek. Bo ona jest podłączona do naszych tutaj tych budynków, które muszą być podłączone w tego typu miejsce. Ponadto tutaj, jak widzicie, jest zjazd autostradowy i tu jest zjazd autostradowy po to, żeby nasze te pojazdy... Czy to nie ma światła? A, tu się zrobić to. To nie. Żeby tutaj nasze autobusy, te dalekobieżne, jak widzicie, jadą, z różnych kierunków po prostu mogły przyjechać. Jak widzimy, oni jadą z autostrady tutaj daleko. Dobra, ale już mniejsza o tym, zajmijmy się naszym kampusem. Po pierwsze, trzeba postawić nasz główny budynek. I tak, ja się zastanawiałem, nie powiem, że się nie zastanawiałem, ale zastanawiałem się, jakby tutaj to zrealizować. Wy nie napisaliście mi, czy tutaj robimy drogi, czy nie robimy dróg. Z tego, co kojarzę z komentarzy. Więc no cóż, ja sobie tutaj postawię na razie główny budynek kampusu.
I zobaczymy jak to będzie wyglądać, bo prawdopodobnie tutaj dostawimy całą sesję wszystkich dróg, a zresztą na pewno, skoro tutaj jest kolej linowa już czekająca, bo to będzie nasza główna funkcja transportu tutaj właściwie, jakby zresztą możemy się zastanowić, czy to może nie będzie nawet jedyna, żeby oni tutaj musieli korzystać z tego. Więc dobra, zacznijmy w sumie od tego, że tutaj muszę mieć proszę bardzo, miejsce, żeby wysiąść z tego naszej kolejki linowej, a kolej linowa jest tu. W ogóle były nieco promocje w weekend na City Skylines na PC. Wiadomo, że ja wolę na PS4, ale jakby ktoś chciał na PC, to też mam na... Zresztą kiedyś robiłem też sobie na PC. Kiedyś dawno temu, za godami z lasami, kiedy Wiznosz nagrywał City Skylines PC Industries, bo było tylko tam, to tak. Jak widzicie, to był wyjątkowy dodatek, że nawet ja go kupiłem i nagrywałem. Nagrywałem później dlatego, że... No, komputer niezbyt dobrze nie odczuwał nagrywania. Trochę był przeużywany, a na nowym chyba zbyt, z tego co kojarzę, zbytnio nowych. Już po prostu kolejnych odcinków nie robiłem, bo już robiłem na PS4, bo się już pojawiło. Nie ma. Stąd i tutaj się podłączmy, bez żadnych słupów, świetnie. Ja proszę bardzo, mamy tutaj pierwszy budynek. Ciebie możemy włączyć, proszę bardzo. I tak, prawdopodobnie tutaj tego typu budynki mogą zniknąć w przyszłości, ale jeszcze zobaczymy, czy to jest jeden wielki. Tak, to jest jeden wielki. Okej, no mam. Na pewno kamyczki stąd pewnie poznikają. Ale mniejsza z tym, bo zacznijmy od... W ogóle będzie trzeba tu postawić jakąś halę, tak poza tym. Hala będzie po drugiej stronie pewnie. Albo w tej drugiej części. No to nawet nie byłby taki zły pomysł, żeby zrobić halę w zupełnie innej części miasta. Rada, żeby się musieli ruszyć, a dwa, no wiecie, nie mam tutaj zbytnie miejsca. Ale też mogą mieć w sumie dwa takie. No dobra, mniejsza z tym gadaniem. Postawmy sobie nasz główny budynek. Wejście powinno być od tej strony. No i tak, tu będą też głównie akademiki później. A to jeszcze zobaczymy sobie, jak to będzie się tak kręcić dalej. Więc proszę bardzo, mamy nasz pierwszy budynek. Zrobić coś prawdziwego i dołączcie do szkoły prawa. Okej, czy to tak właśnie, nie zobaczyłem. Wyższa szkoła prawda. Prawda. Tak, dokładnie, wyższa szkoła prawda. Okej. I kolejne miejsce, to jeszcze tutaj trzeba będzie zrobić pit stop, więc... tutaj ta droga, żeby nie było, to my ją sobie zrobimy jeszcze taką... Bo ja tutaj pamiętam, że coś miałem jeszcze wymyślić. Helikoptery chyba miałem tutaj puścić, możliwe. Tutaj ta droga będzie tylko i wyłącznie nad wodą się tutaj ciągnąć, tak żeby o gdzieś właśnie w tym rejonie były jeszcze drugi, nasza kolej linowa. Mieć tutaj w sumie przystanek, ale w innym sensie. Poczekajcie, muszę pomyśleć. No ma, ty jesteś już tu podłączony, tylko nie masz prądu. Z prądem to będzie problem. Chyba, że tak. Tam można byłoby tu gdzieś wrzucić. To by już trochę przerzucił prąd. I drugi, jakbyśmy postawili, to by już w ogóle przerzucił prąd. Ale nie możemy. Nie możemy tego typu rzeczy tutaj robić. Jak im tutaj po ludzku przyciągnąć ten prąd? Nie mamy zbytnio wodnych budynków małych, które nas... Parki, czekajcie, parki to chyba jest to, co by trzeba było wpuść. Dajmy takie coś. I pokaż, jak wygląda prąd. Okej, i teraz wy tutaj coś dorzućcie od siebie. Okej, trochę przynisko. Najmniej plac zabaw nas nie interesuje. Przydałoby się... Czekaj, turystyka. To, ale musimy to wyżej postawić, bo ja tego nie podniosę. Chyba, że byśmy postawili jakiś tu mały park. A bo dobra, wiecie co, tutaj możemy już postawić jakiś ten budynek tego typu. Jak stąd i tu. I on tu spokojnie może już stać i wtedy będą mieli prąd, prawda? Co? Jak to nieprawda? Dobra. To już chyba teraz już będziesz mieć prąd. Irytujące niż myślałem. Dobra, przeniesiemy to tutaj. I ten prąd trzeba będzie naprawdę w jakiś dziwny sposób przenieść. Dobra. Teraz tak, złap prąd stąd.
Jest. Świetnie. Teraz zobaczmy, na ile możemy to odnieść. No dobrze, prąd jest chwilowo tutaj dociągnięty, ale teraz tak, żeby tutaj wrzucić gdziekolwiek jakiś akademik. A ten może być ciekawy, dzięki czemu może byśmy trochę musieli, mogli prądu wyrzucić stąd, bo ja tego bardzo nie lubię, tych budynków. W sensie, lubię je, jak dają te, że, tego typu rzeczy, że można ułatwić sobie życie, ale później można byłoby właściwie je wyburzać. To tak, dalej, właściwie tą drogę, to my prawdopodobnie jeszcze przybudujemy, nie z raz, a pewnie z dwa razy, ale żeby było ciekawiej, ja bym chciał multum akademików patrzących właśnie na Tatooine. Wiecie co? Bo to może być ciekawy patent, żeby oni mieli właśnie jakiś... No bo w końcu oni będą studiować prawo i tego typu rzeczy. Tu sobie zrobimy wejście jedno, bo tutaj też może park jakiś zrobimy dookoła tego tej całości. Natomiast takie akademiki w środku dookoła tego, no powiem wam, że całkiem ciekawe wyglądają. Taki Hogwarts się robi z tego za chwilę. Dalej, tutaj jest ta wieżyczka. Wieżyczkę na pewno chcemy sobie zostawić. I sobie teraz byśmy to przerzucili. Wywalili tę drogę, którą przed chwilą zrobiłem. Prąd już oni tutaj wszyscy mają w teorii, jakby coś. I teraz tak, to byśmy przerzucili trochę dalej. O, no. Zaraz mi w ten budynek wejdzie, a tego bym nie chciał. Dobra, na razie sobie to przestawmy. W ogóle bardzo, bardzo mi się podoba to nowe radio. I tu byśmy sobie... No, w teorii moglibyśmy postawić takie dwa. O, jeden. I teraz by tu był drugi. Pokaż. Na pewno wygląda to ładnie. Teraz tak, tu po środku trzeba byłoby walnąć jakąś ścieżkę. No, to jest kwintesencja tego wszystkiego. A, żeby oni mogli sobie tu pochodzić, jakby coś tam ci nasi piesi. Później tutaj jakieś budynki poustawiamy i tego typu z tych parków, to nie. Ale powiem wam, że już na sam start to całkiem nieźle wygląda. Pozmieniając to, że wszystkie budynki nie mają połączenia z siecią, ale to nie był problem. Swoją drogą, tutaj moglibyśmy właściwie to zmienić trochę tę ścieżkę. No albo coś takiego. Albo wręcz, czekajcie, moją jedną z ulubionych ścieżek to jest coś. Ulepszy. O, coś takiego, to byłoby lepsze, tak. To jest w 100% lepsza ścieżka do tego typu parków, do tego wchodzenia. Tylko tutaj mi się trochę wydaje, że jest ich przydużo z tej strony. Może trzeba ich trochę dostawić jakoś, czy coś. Tak. I może tak. Już jest na pewno lepiej, bo tutaj był taki ścisk straszny. Okej. Dobra. Powiem wam, że może to być. Na początku byłem trochę sceptyczny. Ale nie, te dwa tutaj muszą stąd pójść. I tu sobie zrobimy jakąś wolną przestrzeń, jakąś fosę. No pewnie, przecież co ja myślę, co ja tutaj zrobię. Tu sobie zrobimy przecież piękną fosę. Dobra, na fosę to już musicie mi trochę dać czasu. Jak widzicie, to trochę się tu pozmieniało, a właściwie nawet trochę dużo. Nasz kampus, co prawda, jeszcze oczywiście nas w siebie nie zadawia i tak dalej. Natomiast co najważniejsze, to tak, mamy naszą fosę, na której skończyliśmy, z tego co kojarzę. Jeszcze ją tutaj będę dopracowywać, w sensie trzeba zwiększyć ciągi wodociągowe. Właściwie to możemy zrobić w tym momencie. W sensie trzeba więcej ciągnąć wody. Wtedy będziemy w stanie właśnie zrobić tego, żeby mieć tego trochę więcej. I więcej, i więcej. Także zaczęliśmy, proszę bardzo, budujemy sobie nasze cały kampus, poprzestawialiśmy wszystkie budynki i tak dalej, i tak dalej. Od razu mówię, w dzisiejszym odcinku nie postawimy sterowców, ponieważ chcę to zrobić z wami na odcinku, co nie? I postawić ładnie tutaj te wszystkie budynki tego typu sterowcowe i tak dalej. Parki dookoła tego całego kampusu będzie na poziomie całego nad wodą będą parki, żeby też trochę turystów tutaj przyciągnąć i może coś studenci wtedy już tutaj od razu też zostaną i takie tam. Także jak widzicie, o proszę bardzo, tutaj to się ciągnie. W tym kampusie dodamy wszystkie pozostałe stadiony. W sensie jeden stadion może będzie taki poza to wszystko, ale zobaczymy. Zobaczymy, jeszcze pomyślimy, pożyjemy, pozobaczymy. Natomiast jak widzę, tutaj to wszystko całkiem nieźle już nam się rozchodzi, wywodzi i tego typu rzeczy. Dobra.
Proszę bardzo, mamy komunikację. Tak, tutaj zobaczyłem, że jest jakiś ruch większy się pojawił na tej drodze, więc od razu powiedziałem nie, tutaj nie ma być ruchu. I do was od razu pytanie, sądzę, że część z was może zauważyła, że jest licznik i znowu odliczamy z dużą datą. Ten licznik może rosnąć, może maleć, oczywiście mam nadzieję, że będzie cały czas to maleć. Ten licznik odlicza do zwiedzania metra ze mną. W sensie do zwiedzania metra warszawskiego, tego legalnego, kiedy można normalnie po prostu sobie wejść i zwiedzać. Póki co to jest licznik z dodaniem 2 tygodni do tego, co zostanie dodane w najbliższym czasie prawdopodobnie. No bo wiadomo, że to się nie wrócimy przecież po świętach od razu do naszych normalnych robót. To jest chyba wykonalne, bym się bardzo zdziwił, bo jeszcze nie byliśmy w piku. Więc to się jeszcze pozmienia. W sensie w punkcie kulminacyjnym. Najpierw bardzo tutaj oczywiście nie mogę sobie pozwolić, żeby nie pododawać multum nowych drzewek. Tutaj dookoła tego posadziłem później dużo drzewek, tam prawdopodobnie to pozamieniam na jakieś skałki, żeby to było widać właśnie tę skałkę głównie. No jak widzicie, tutaj trochę też zrobił się dosyć niezły, ładny ruch. Tak samo jak tutaj we wszystkich tych nowych miejscach. I podobiliśmy sobie trochę ścieżek, żeby to ładnie po prostu wyglądało. Tutaj też postawimy sobie niedługo jeden jeszcze świetlicę, a trochę już było po odcinku, dodałem ją tutaj, bo zauważyłem, że w sumie brakowało jednego z ważniejszych budynków, a to mimo wszystko. Dalej mamy naszą tutaj kolej jednoszynową, która tutaj oczywiście bardzo ładnie nam tutaj się połączyła z tym wszystkim. I kolej linowa, która też została naprawdę całkiem nieźle wykorzystana. A i jest oczywiście do was pytanie, czy będziemy chcieli rzucić do tej dzielnicy helikoptery? To jest do was po pierwsze pytanie, czy będziemy chcieli tutaj jakoś je wrzucić, czy nam sterowcy już wystarczą jako komunikacja powietrzna? I czy będziemy robić ścieżki, kładki piesze, czy pozostaniemy przy tym, żeby jedyne dojście było tutaj tramwajami, komunikacją łącznie? Więc napiszcie w komentarzach, jeżeli nic nie napiszecie, to po prostu uznam, że jest dobrze tak jak jest, czyli nie będę tutaj nic dodawać. Ale byłoby dobrze, byście cokolwiek napisali w tymże kontekście. Dalej mam tutaj naszą, proszę bardzo, pociągi piękne i one tutaj będą się kręcić, tutaj zawijać i aż będą wyjeżdżać. Dzięki czemu w teorii jest bezskutkowy wjazd na ten dworzec, a w praktyce zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dalej tramwaje tutaj będą jechać ulicą dalej, taka trochę lekka zmiana. I tak samo tutaj pętelka na razie jest taka dziwna, inna, dostawiona. Ona tam będzie się później dalej ciągnąć. I tutaj nowy kawałek ziemi chyba sobie co że tam jakiś mamy do zakupienia. Więc możliwe, chociaż nie wiem, czy my mamy do zakupienia, czy nie. Jeszcze w sumie nie pamiętam. Nie, w tym mieście już nic nie mamy do kupienia. W jakimś innym mieście mi się pojawiło nagle, że jeszcze coś możemy kupić i się bardzo zdziwię. Jak widzicie, tutaj są dwie nowe stacje kolei jednoszynowej, tak żeby to ładnie wszystko wyglądało. I podsumowując dzisiejszy odcinek, tak wygląda to tutaj ta dzielnica mieszkalna, nowa, tutaj będą mieszkane do uniwersytetu, oczywiście będzie tam też po drugiej stronie jeziorka. Ogólnie dookoła tego całego jeziorka będą wszystkie takie różne miejsca. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. No i co dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce. Cześć!